Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kontynuację serii o arcymistrzach polskich. Szósty w kolejności, Bogdan Śliwa. Nadany został mu tytuł arcymistrza w 87 roku. Co ciekawe, w 96 roku też dostał tytuł arcymistrza szachowego, ale korespondencyjnego. Szachy korespondencyjne charakteryzowały się tym, że wysyłano sobie posunięcia listownie i partia mogła trwać bardzo długo. W erze komputerów oczywiście jest to raczej już mało, że tak powiem, zabawne. To znaczy, nadal to pewnie istnieje, ale to już nie jest na tyle fajne, bo jednak silnikiem się tutaj ludzie posiłkują, a wtedy silników nie było, co było ciekawsze, uważam. No i co więcej, bardzo charakterystyczne człowiek, no zresztą polski arcymistrz. Można oczywiście sobie więcej wyczytać w necie, do czego zachęcam. Jeszcze z ciekawych rzeczy to 7-krotnie reprezentował Polskę na olimpiadach i bardzo ciekawy rekord ustanowił, trudny do pobicia, do tej pory nie zostało to ustanowione przez innego szachistę polskiego, mianowicie 4 razy z rzędu został mistrzem Polski w szachach, a 6-krotnie był tym mistrzem Polski. Przejdźmy do ciekawej partii z Kazimierzem Makarczykiem, swoją drogą silny mistrz międzynarodowy, który się również zasłynął jako bardziej trener, no ale w tamtych czasach mistrz międzynarodowy to było coś bardzo, bardzo dużego. Partia bardzo ciekawa, zwięzła. I jeszcze jedna rzecz, no wiem, że wstępy robię ostatnio dłuższe, ale muszę, wybaczcie. Bardzo ciekawi mnie wasza opinia, co sądzicie o szachach, które były rozgrywane kiedyś, przed erą komputerów powiedzmy, a w erze komputerów i czy interesują was takie partie starsze i czy one mają sens, czy jednak partie współczesne i czy dla was mają bardziej sens. Ja swoją opinię szybko wygłoszę. Otóż jeżeli chodzi o trening szachowy i analizowanie partii, zdecydowanie polecam te partie starsze. One uczą zrozumienia szachów. Partie te młodsze, powiedzmy, w erze komputerów bardziej uczą konkretów. Oczywiście szybciej się też można tam wyuczyć nieco na pamięć, ale żeby zrozumieć, warto tutaj wrócić do korzeni. Tak uważam, tak to stosuję i jestem zadowolony. Dobra, jedziemy z partią, bo była bardzo ciekawa. D4, zagrał Makarczyk, skoczek F6, Śliwa, C4. E6, skoczek C3, goniec B4. Mamy obronę Niemcowicza, klasyczną. Hetman zagrywa na C2. No i teraz czarne grają skoczek C6. No taki ruch. Rzadko się spotyka teraz tak naprawdę na dzisiejszych szachach, w dzisiejszych czasach w zasadzie, bo tutaj ruch C5 jest grany często, ruch D5, skoczek C6, trochę rzadziej. Skoczek na F3, rzecz jasna, i posunięcie D6. I teraz widzimy jasne zamiary czarnych. Czarne będą chciały dążyć do ruchu E5. Taki ruch też ma sens, to jest dosyć ciekawa charakterystyczna pozycja. Posunięcie A3, tutaj wybicie jest obowiązkowe. Hetman wybija. Roszada. Rozwój czarnych jest szybszy, ale ceną było to, że nie ma pary gońców u czarnych. I tutaj ruch G3. Na co czarne zagrały bardzo, bardzo ciekawie. Jestem ciekawy, czy również byście wymyślili taki ruch. Bo tutaj podpowiem troszeczkę, że należy spróbować grać tak dynamicznie. Nie liczą się tu pionki w rozwoju. Jeżeli król jeszcze jest w centrum, warto o to zawalczyć i posunięcie E5 jest takim ciekawym właśnie zagraniem. Dlatego, że tutaj białe wybiły. Jeżeli byłoby przepchanie, to skoczek E7. Pozycja ma charakter zamknięty. Wszyscy są zadowoleni. To jest względnie równa pozycja, ale czarne nie mają żadnych problemów debiutowych. Zwróćcie uwagę, że jest to dosyć podobna pozycja co obrona królewsko-indyjska, ale nie ma G6 i gońca G7. Można grać. Jednakże białe postanowiły wybić na E5. Wybicie na E5. No właśnie. I teraz pytanie, czy można trącić tego pionka? No widzimy, że broni tylko tego skoczek. Dwie figury białych atakują. Jak się zachować białymi? No otóż ja nie polecam zbijać takich pionków raczej. To jest bardzo, bardzo ryzykowna sytuacja. Można by było po prostu zagrać goniec G2 i szybko spróbować robić roszadę. Jednak białe zbiły. No i teraz cała zabawa polega na tym, żeby dobrze to czarnymi wykorzystać. I to tutaj Bogdan Śliwa wybija, Hetman wybija na E5 i rzecz jasna wieża E8. Jest to ruch
jakże obowiązkowy i potrzebny, dlatego że figura szybko wychodzi atakować hetmana. To jest bardzo ważne. Hetman zagrywa na pole C3. Ok, wszystko działa. No i teraz jaki ruch się w tej sytuacji narzuca? Oczywiście jest bardzo nam pewnie niełatwo policzyć 8 ruchów do przodu i czy to się zgadza. Żeby na przykład próbować grać dobrze z inicjatywą, uważam, że warto przewidzieć chociaż 2 posunięcia do przodu i taką ogólną zasadę sobie stosować, czyli gram posunięcie aktywne, wyprowadzam sobie kolejną figurę do akcji i kolejną, aż wszystkie figury wejdą do akcji. Coś tam się zawsze musi urodzić, albo i nie. To jest oczywiście gra błędów i pamiętajmy, że też jak ktoś zaczyna grać w szachy lub chce progresować wyżej, no to to jest kwestia prób i wyciągania wniosków. No ale to Ameryki nie odkryłem oczywiście. Skoczek zagrywa na E4. Ruch narzucający się i atakujący po prostu hetmana. Hetman E3. No bardzo ryzykowne zagranie. Tutaj no hetman nie wiadomo jak miałby się teraz zachować. No hetman C2. No tak nie za bardzo nam się chce to posunięcie grać. Zwróćcie uwagę, że tutaj goniec na F5 robiłby robotę i grozi skoczek G3 z obroną i z atakiem. Taktyka się kłania, no ale w partii zostało zagrane hetmanem na E3 i niby to jest najlepsze posunięcie białych w tej sytuacji. Jak zagrać czarnymi w tej sytuacji? No właśnie, widzimy, że goniec nie gra jeszcze. Znaczy on już oczywiście po diagonali sobie tam gra, ale aktywniej sobie tutaj rusza na pole G4. No właśnie, ktoś zadaje pytanie, no ale co jest po ruchu F3? A po ruchu F3 jest skoczek G3, sprawa jest prosta. Król w centrum, nawet nie ma co za dużo liczyć. W tej sytuacji zostało zagrane H3. Ok, jest H3, gońcem trzeba uciekać. Czy trzeba? A no właśnie, i tutaj czarne się popisują bardzo ciekawym zagraniem. Naprawdę bardzo ciekawy ruch. Jestem ciekawy, czy w ogóle chociaż zgadniecie, jakie to posunięcie. Bo fakt, że czarne tutaj przemyślały sobie sytuację, co będzie dalej, to jest wielki ukłon i no to jest siła gry po prostu, tak to nazwijmy. No i jest to posunięcie, uwaga, żeby nie przedłużać, hetman D7. No właśnie, o co tutaj chodzi? Zwróćmy uwagę, czy można teraz zbić gońca, no bo to się narzuca. Jeżeli białe zbiłyby gońca, to po prostu jest wieża D8. Wchodzi ostatnia figura do gry i grozi mat. No i nie ma jak się za bardzo bronić przed goniec. No, goniec D2 nie broni tego tak naprawdę, a trzeba zagrać i skoczek wybija. Grozi mat, zwyczajnie, więc nie można tknąć gońca na G4 absolutnie. Goniec zagrywa na D2 teraz. No i w tej sytuacji tutaj wieża zagrywa na D8. Od razu. Bez dwóch zdań. Tutaj goniec na C3. Bo groziło wzięcie, rzecz jasna. Skoczek wziął, hetman musi odbić. I teraz bardzo kośliwe zagranie, takie bardzo, no powiem wprost, upierdliwe. Ale trzeba cisnąć czarnymi, jeżeli mamy pionka mniej. Zobaczcie, wszystkie znaki na niebie wskazują, że ta partia musi być wygrana. Goniec F3. Piękny ruch. Nie można zbić hetmanem, bo mat na D2. Oczywista sprawa. Prosty atak wieży na wieżę i tutaj po prostu wieżą trzeba odejść, pionkiem nie można, wiadomo, wieża G1. Ok, cała zabawa polega na tym, że należałoby teraz dostrzec kolejne posunięcie. Zwróćcie uwagę, król białych jest bardzo, bardzo sparaliżowany. Wieża E4, piękne posunięcie, co to daje? Moi drodzy, ta wieża chce odciągnąć hetmana od pola D2. W jaki sposób? Oczywiście wieża C4. Jest to taka partia bardzo, uważam, szkoleniowo dobra, więc warto się tutaj oczywiście bliżej przyjrzeć i jeszcze tam proponuję skopiować sobie z opisu zapis tej partii, spokojnie sobie panalizować, jak ktoś jest ciekawy. Warto, a sam jestem ciekawy w ogóle, ile procent z Was to robi. No ale dobra, nieważne, wieża E4, posunięcie B3, żeby bronić. Jak dalej progresować? Wieża D4. Grozi mat. Hetman C1. No właśnie, i teraz zwróćmy uwagę, że za bardzo nie widać na pierwszy rzut oka, jak dalej zrobić progres, ale teraz można spróbować zagrać w taki sposób, aby przeszkodzić białemu rozwój. No bo białe tutaj będą planowały, znaczy no wybić raczej nie wolno, trzeba bardzo uważać, ale białe zapewne będą planowały taki goniec G2, coś takiego. No więc wieża D2 została zagrana, goniec G2 nie może się w ogóle ruszyć, bo jest nacisk na pole E2.
Także to jest taki ruch zamykający, strasznie zacieśniający tutaj więzy w obozie białych. Posunięcie G4 zostało zagrane. No i dalej, jak robić progres? To jest ciekawe. Otóż hetman zagrywa na D4. Są już konkrety. Na razie nie będę ich zdradzał, bo wieża B1 zostało zagrane. I teraz zadanie dla Was. Czarne zaczynają i wygrywają. Jest to posunięcie. Wieża D1 oczywiście. Szach. Po tym ruchu się białe poddały z uwagi na wybicie. Hetman C3, szach i wybicie. Jak komuś się udało to znaleźć, gratuluję. Partia taka dosyć gładka oczywiście, ale to pokazuje, że pionkożerstwo w tym wypadku znowu nie zadziałało, a trzeba zawsze uważać na to pionkożerstwo. Jeżeli nie mamy skończonego rozwoju swoich figur i zabezpieczonego króla, no raczej nie warto brać pionków w debiucie. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego razu. Cześć!